W poprzednich dwóch częściach mieliśmy podzielony film na kawałki, wygraliśmy następnie go na YouTube'a i ustawiliśmy wszystkim opisy oraz je opublikowaliśmy. Natomiast nie mamy jeszcze wygenerowanych tutaj ikonek, tak więc czas się za to zabrać. I teraz odwieczna zagadka: jak zrobić i się przy tym nie narobić. Jeżeli zauważam, że coś zajmuje zbyt dużo mojego czasu, czynność jest jakaś bardzo powtarzalna, to staram się w jakiś sposób zautomatyzować. Tak też było tutaj, jeśli właśnie chodzi o wgrywanie obrazków. Na początku ręcznie numerowałem, ale stwierdziłem, że no to jednak zajmuje na zbyt dużo czasu i postarałem się zrobić tak, by ten proces był w jakiś sposób automatyczny. Tym razem zajmiemy się wgrywaniem tutaj ikonek, tworzeniem i wgrywaniem. Dlatego, że prościej było wszystko to uzupełnić w już z opisami, a następnie w późniejszym terminie uzupełnić te obrazki. Co będzie nam potrzebne, będziemy musieli najpierw wytworzyć tutaj odpowiednią ilość, w tym wypadku 29 takich ikonek. Ja robię też zrzuty do gier, które później publikuję na swoim profilu. I by to zrobić, to ja sobie po prostu biorę jakiś swój. Wcześniej nagrany film, w tym wypadku jest na przykład spin hero i przewijam co jakiś czas szukając jakiegoś ciekawego tutaj miejsca, które obrazowałoby to co dzieje się w grze. I na przykład przypuśćmy, że chcę rzucić sobie ten zrzut ekranu, wciskam Alt plus F i Zoom Player, którego używam, który jest moim ulubionym odtwarzaczem, robi to w ten sposób, że w tym momencie otworzy tutaj zrzut ekranu, można go podejrzeć. O. Jeżeli przewinę sobie tutaj i zrzucę. To mam kolejny zrzut ekranu i tak po prostu staram się jakieś najciekawsze elementy tutaj, czy tam zrzut ekranu z gry wykonać. Mam tu katalog Hive Jump, do niego wgram sobie zrzuty ekranu tutaj, które stworzyłem do gry Hive Jump 2. No i tych zrzutów potrzebuję 29 i można to zrobić, ponieważ ich 41 zrobiłem, one są tutaj jak widać różnorodne. To mogę albo wybrać co ciekawsze, albo pójść na totalnego lenia i wybrać po prostu 29 losowych. Tak zrobię, nie będę już tak kombinował. Biorę sobie 29 po kolei tych obrazków. No, i teraz trzeba by te obrazki jakoś przerobić. Tworzę ten katalog, daję na to YouTube, do którego wrzucam wszystkie te tutaj już wyselekcjonowane obrazki, a w tym katalogu musi znaleźć się plik, który będziemy nakładać. Tak można powiedzieć, warstwowo. Tutaj sobie otworzyłem Hive Jump z przejrzystością. Program, którego ja używam, to stary, no nie śmiejcie się, ale jest to Photo Impact z 2007 roku. Jak już tak się przyzwyczaiłem do niego. Kupiłem też jakąś nowszą wersję, ale niestety nie miałem jak dotąd czasu, żeby się z tym wszystkim przenieść, nauczyć się używać tamtego, a ten się w tym doskonale sprawdza. Tak więc tworzę sobie. Tutaj taką może być warstwę, która będzie nakładana. W tym miejscu będą znajdować się numery, czyli po kolei rosnąc, rosnące od pierwszego tam wzwyż. A to, co tutaj jest pokratkowane, to jest przeźroczyste, czyli kanał alfa. Jak sobie będę teraz zapisywać, to tutaj muszę go zapisać jako png. I tutaj zapisuję ten plik z kanałem przeźroczystości. Czy chcę go zamienić? Niech będzie, że tak. I to, co się znajdzie w tym miejscu, będzie pokazane, a to będzie po prostu zakrywało cały ten zrzut ekranu. Czyli mam tutaj ten zrzut ekranu, który tak widać w tym momencie jest pusty, a tu mam wszystkie swoje potrzebne mi obrazki. Tak więc, to, co ja teraz robię, żeby zrobić ten cały komplet, zaznaczam sobie, wybieram sobie, dajmy na to, YouTube thumbnail. Tak go przycisk sobie nazwałem i dzieje się, można powiedzieć, magia. Wszystkie te obrazki, jak widać, one są po kolei przetwarzane. Tutaj widać, że zmienia się ich rozmiar. To, co jest robione, to jest robiona konwersja do formatu 1920x1080, czyli Full HD. Następnie nakładany jest ten właśnie high jump, który tam pokazywałem z tą paletą przejrzystości, i po kolei one są numerowane. Od jednego tam z wyż. można, to jest chyba arial zastosowany. Oczywiście można jakąś ładną czcionkę wybrać. No, ja poszedłem na prostotę. Tak więc mam 29 już gotowych do wgrania obrazków. No, i teraz następny krok to trzeba te obrazki wgrać. Także tutaj jeszcze zamknę, i teraz tak po kolei klikamy na to, trzymając kontrol. Pierwszy, drugi się zgubił gdzieś tam dalej. Drugi, właściwie nie ma kolejności, nie ma znaczenia, jaką kolejność bierzemy. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Dajmy na to, dziesięć sobie ich otworzę. Staraj się nie otwierać więcej jak 10-15 tutaj tych obrazków, ponieważ zostanie YouTube pomyśli, że jest atakowany i możecie na chwilę zablokować. I teraz klikając tutaj na miniaturę, trzeba przesłać właśnie ten wytworzony przeze mnie zrzut ekranu przerobiony właśnie na miniaturę. Czyli to wybieram, u mnie jest to na dysku T. High Jump, wchodzę sobie na YouTube i zwiększam sobie na bardzo duże ikony, ponieważ łatwiej będzie dzięki temu to wybierać. Czyli to jest pierwszy zrzut ekranu. Znaczy pierwsza miniaturka, zapisz. Zapisano, na dole widać, to już to okienko można zamknąć, czyli skrót CTRL-W. Można też trzymając CTRL, PAGE UP i PAGE DOWN przełączać się pomiędzy tymi zakładkami, jakby ktoś nie wiedział. No i teraz tak, mamy drugi, wybieram sobie drugi. Zapisz i nie czekam na to, tylko sobie lecę już na trzeci, trzeci, zapisz zmiany, niech to się tam wkleza. I ostatni dziesiąty. tak mamy już w tej chwili 10 tutaj miniaturek załadowanych, ja wszystkie te pozamykam Ctrl -W wciskam, teraz tak jak sobie to odświeżę, czyli F5 to jak widać na samym dole 1, 2, 3, 4, one już zostały tutaj ponumerowane i te obrazki zostały zaktualizowane. Tak więc jest to bardzo proste zadanie. Teraz pytanie: jak do tego dojść? No tu już trzeba będzie trochę pokombinować. Sposób, który pokażę, to użycie pakietu ImageMagick, który wywodzi się z Linuxa, ale dostępny jest także w formie już skompilowanych binarek na Windowsa. Tak więc do tego jeszcze dojdziemy, a ja pokażę najpierw, jak to działa, a później wszystko to omówię. Tak więc kolejną rzeczą, którą będziemy musieli wytworzyć, będzie. Tutaj ten obrazek, który będzie nakładany jako górna warstwa, na wszystkie, i ja tu mam jakieś kolorowe tło, które też czasami zmieniam, żeby te obrazki nie były jednostajne. I napis, który też mogę przeedytować, i tutaj aktualnie zmieniam na to, co jest mi potrzebne. Tak więc, to później należałoby zapisać jako PNG, które ma właśnie w sobie kanał alfa. I tutaj mam kanał alfa, ja go sobie zapisuję. OK. Czy chcę zastąpić? Tak. Nie ma znaczenia, jaki jest to program, aby potrafił właśnie zapisać tutaj, jako kanał alfa, i moim Panem alfa będzie tutaj tło, które będzie zastępowane. Następnie trzeba wgrać ten obrazek gdzieś do jakiegoś miejsca, nie ma znaczenia gdzie, gdzieś, pod jakiś katalog. I tutaj ja utworzyłem sobie podkatalog o nazwie YT, czyli YouTube, a w nim obrazki będę umieszczać, które będą później mieć nadawane właśnie tutaj, te nasze górne tło w postaci napisu i kawałka, na którym będą pokazywać się liczby, czyli tak naprawdę numerację odcinków. Tak więc tutaj mam ten. Główny mój, można powiedzieć, obrazek, który będzie nakładany. Z kanałem alfa przypominam, a tutaj sobie wgrywam te 29 obrazków. Jak ja tam zrobione? Ja korzystam z dyrektora opusa, czyli w jaki sposób sobie to zautomatyzowałem. I to, co tutaj jest, to jest właśnie to. To jest specyfikacja dyrektora opusa, które sobie ustawiłem, czyli wykonuj się w tle. Po wykonaniu nie odznaczaj obrazków. Następnie zmień wszystkie pliki, jakie tutaj są zaznaczone i mam tutaj ustawione ponumeruj pliki. Jeśli chodzi o numerowanie plików w Dyrektor opusie, to mam tutaj ustawione właśnie rename pod taką nazwę, i on używając wyrażeń regularnych zmienia wszystkie pliki o nazwie przed i nazwie po kropce, czyli tak naprawdę to nie tylko mogą być obrazki jako PNG, tylko mogą być dowolne i on je po kolei nazywa, zaczynając od jedynki, o jeden dodając i jak widać wszystkie te pliki w ten sposób będą się zamieniały i robię z nich PNG. Tak więc wracając do skryptu. Następna rzecz, jak już mam pomenerowane i będę mieć utworzone pliki 0.1.0.2.0.3 tam PNG, tak, w zależności od tego ile ich będzie. To kolejnym krokiem, to jakaś moja próba, to to się nie liczy ta linia. Kolejnym krokiem będzie wywołanie composite exe i zmiana rozdzielczości obrazka z tego co był. To nawet, to nawet może być obrazek w 4K. On go po prostu tutaj zmieni na rozdzielczość 1920 x 1080. Gravity North to powoduje, że ten obrazek title.png wrzuci na samą górę, na północ, czyli no koniec górę ekranu, tak? I to F i F to oznacza, że on wszystkie pliki tutaj zaznaczone będzie przetwarzać. Tak więc to jest pierwsza rzecz, kiedy na obrazek, który zostanie zmniejszony, jeśli właśnie chodzi o rozdzielczość. Tak więc pierwszy krok to nałożenie tego obrazka. Jak już mamy ten obrazek nałożony, to on sobie w pozycji 21 tworzy, używając fontu elegance i wielkość czcionki 180 po kolei zastępując, wpisując właśnie w to miejsce jako label, czyli tworzy tutaj nazwę tak naprawdę pliku. Czyli on sobie pobiera tam 01, 02, 03 i przerabia te obrazki na JPG jako zapis. Bierze PNG, tak? 01.png, nakłada następnie na przykład 01 na obrazek, zapisuje go jako 01.jpg i tak robi ze wszystkimi, bo to jest asynchronicznie wykonane. Przerabia wszystkie te obrazki po kolei, tak? Aż do końca. A już gdy to wytworzy, to będę mieć w katalogu 01.jpg i 01.png. I on następnie zaznaczy te pliki, które pierwotnie były za, przede mnie, przeze mnie zaznaczone, usunie je. Tak, Force QuietNet nie pyta. I teraz, jak to działa? No, to działa powiem, bardzo szybko. Zaraz tu, żebym tego nie napsuł, to jest ten katalog. Tutaj. Tak, więc tu jest to, co będzie nakładane. I raz jeszcze tutaj mamy wszystkie te obrazki, które będą przetwarzane. Ja nie wiem, czy on to pokaże tak szybko, bo to się szybko wykonuje. On nie przerabia, czy ja zdążę kliknąć? Zdążyłem, czyli tutaj jest bez numeracji, tak? Za chwilę nałoży numer. Czy ja to zdążę przeklikać, nim on to pousuwa? Zdążyłem. Zrobił tak i w tym png, tak? I wszystkie pliki png następnie usuwa. Zostają tylko JPG, które mało zajmują, i są później gotowe do wgrania. Tak więc to jest cała tajemnica. A teraz jak to zrobić bez dyrektora opusa? No cóż, postaram się to zrobić. Tak więc postaram się teraz wszystko pokazać i tutaj ciekawostka oprogramowanie w postaci VMware 17 jest już dostępne za darmo dla użytku osobistego. Tak więc ja to przeprowadzę w maszynie wirtualnej. Pierwsza rzecz to musimy zainstalować na swoim komputerze pakiet Image Magic. Tutaj mamy ściąganie. Tak więc klikam na pobieranie, następnie tutaj na wersję dla Windowsa i nas interesuje tak naprawdę ta pierwsza wersja. Otwórz instalator. Tak chcę zainstalować. I po kolei, tak jak leci. I tutaj trzeba to też dodać, żeby móc tutaj używać drobnych takich narzędzi, typu konwersja i tak dalej, bo one normalnie nie są instalowane. Tak więc to jest mi potrzebne. I już jest instalacja ImageMagick zakończona. Tak więc ja teraz do swojej maszyny wirtualnej przegram ten katalog HiveJump i w nim, tak jak już mówiłem, mam już ten obrazek Title oraz tutaj 29 gotowych do przetworzenia obrazków. No to A jak z... zrobić to w Windowsie? Ja jeszcze mam taki bajer z tymi swoimi fontami, że używam tutaj fontu Elegance TTF. Tak więc z Google wyszukamy Elegance TTF i tutaj są darmowe czcionki, i tutaj będziemy ją sobie pobierać. Jest to Elegance. I tutaj pobierzmy. Mamy ten Elegance.tf. Otwórz plik. To jest taka czcionka, czyli zainstaluj. Twa instalowanie czcionki. Oczywiście możesz dowolnej czcionki używać, ponieważ wcześniej nie znajdowało mi tej czcionki, dlatego używało Arial'a, dlatego tak się działo. Zapomniałem zupełnie o tym. Tak więc e, tworzymy sobie nowy dokument tekstowy. Do niego wklejam skrypt. Ja tego skryptu nie pisałem sam. Użyłem do tego... E, Chata GPT, tak więc ja go załączę na swojej stronie do pobrania. To co ewentualnie musisz zmienić, to tutaj tą ścieżkę. Jeśli masz nową wersję mecz różną od tego co ja tam pokazywałem, tak? czyli wersja 7.1.1 Q16 HDRI, ona jest tutaj wywoływana. Tak więc to ewentualnie będzie się zmieniać i tu, i też w tym miejscu. Tak więc tutaj musiałbyś wkleić ścieżkę do swojego fontu. No i co się okazuje, ta czcionka wylądowała nie w font bezpośrednio, tylko tutaj nazwa użytkownika updata local Microsoft Windows i Fonts. Tak więc już gotowy skrypt, zapisujemy do tego katalogu, w którym będziemy mieć obrazki. Nazwijmy go sobie Przeróbka BAT. No, ok, jeszcze tutaj jedna rzecz. Mianowicie te czcionki, które, ta czcionka, którą ja ściągnąłem zainstalowałem, zainstalowała się w tej ścieżce. Czyli C, users, nazwa użytkownika, update, Local, Microsoft i tak dalej. To wymaga tego, żeby w skrypcie Użyć nieco innej ścieżki, czyli user profile, i tak dalej, która będzie bezpośrednio sięgać do tej czcionki elegance TTF. Tak więc to już powinno działać. Zatem spróbujmy, co, co to jest. Czyli tak, mamy ten obrazek, który będzie nakładany, mamy ten skrypt, który będziemy odpalać, przeróbka, BAT oraz w katalogu YouTube. Mamy szereg plików już gotowych, screenshotów, które chcemy tutaj obłożyć właśnie tym tutaj obrazkiem. Tak więc sprawdźmy, jak działa skrypt. Ja od razu tutaj wejdę do tego katalogu, żebyśmy mogli podejrzeć, co też on robi. Jak widać, on po kolei przetwarza i nakłada ten nasz obrazek na górę. Ważne jest właśnie, żeby używać tego formatu PNG, a nie jakiegoś JPG czy, czy czegoś innego, ponieważ tamten jest stratny i będzie nam te obrazki. No, można powiedzieć, pogarszał, jeśli chodzi o jakość. Tak, więc on skrypt wszystko przerobił, zobaczmy. No i mamy 12, 13, 14. Po kolei automatycznie się tutaj pozmieniały. Tak więc korzystając z Image Magic, możesz sobie praktycznie dowolnie te napisy robić. Nawet nie trzeba robić tego, co ja robię, czyli hive jump, może jestem zbyt leniwy, tak? Nie, nie trzeba robić tego hive jump 2, tylko to też napis może być nakładany. I można by to zrobić albo w skrypcie, albo też zrobić, żeby on brał tutaj nazwę katalogu piętro niżej. Tak więc wszystko przed tobą. Ja jeszcze od siebie dodam, że tutaj, jeśli chodzi o sam program Image Magic, mój angielski, przepraszam, tak już niestety brzmi, to tutaj jest masę rzeczy, właśnie jeśli chodzi o te składniki, jego import, on umożliwia konwersję i różne przeróbki, jeśli właśnie chodzi o same te obrazki. To jest bardzo dobrze opisane. No oczywiście trzeba też jeszcze kilku prób, żeby dojść do tego, jak to działa, ale jest naprawdę masę przełączników, można z tymi obrazkami robić, że tak powiem, cuda, tak więc trzeba się po prostu doszkolić i jak widać, tu też jest nieco przykładów odnośnie tego, jak dane rzeczy zastosować. Tu jest też ogólnie masa porad, jak to wszystko działa, a jeżeli czegoś nie wiesz, to zawsze można poszukać w internecie, ponieważ jest też masę poradników do tegoż programu. Tak więc, reasumując, to co musisz zrobić, to musi powstać plik, który ma tutaj głębiej przeczystości, czyli kanał alfa, z nazwą oraz też z polem, gdzie ten napis, gdzie numeracja będzie lądować. Jeżeli nie będziesz tak leniwy jak ja, to możesz też sprawić, że i tutaj ta nazwa będzie automatycznie uzupełniana, czyli miałbyś jeden plik, tak, tak naprawdę, z minimalną zmianą, jeśli chodzi tylko o ten tekst, który tutaj się pojawia. Tak więc to zostawiam dla ambitnych. Mamy tutaj plik Przeróbka, który należałoby tutaj wrzucić, i też katalog YouTube, w którym będziemy mieć pliki. Ja tutaj wrzucę kilka plików z drugiego komputera. No i mamy. Nie ma znaczenia, jak te pliki się nazywają, tak naprawdę. Może się nazywać całkowicie dziwnie, ponieważ one i tak są później numerowane. Tak więc tutaj odpalamy ten tutaj skrypt przeróbka. Ja tutaj wyłączyłem to echo off, żeby było wiadomo, żeby było widać, co on tak naprawdę robi, czyli odpalamy. No i to wszystko leci, wróćmy z tym, tak więc on najpierw nakłada ten obrazek, tak, widać co, co przerabia, a później tworzy tutaj numerację po kolei oraz też kasuje na koniec te pliki png, zostawiając przeróbki, czyli jpg. Tak więc myślę, że przydatna rzecz, jeżeli masz dużo sytuacji, kiedy musisz numerować jakiś ściąg obrazków. Tak więc to jest rozwiązanie dla ciebie, możesz to zrobić całkowicie dowolnie. Tak naprawdę, nawet tego obrazka nie trzeba tworzyć. Jak ktoś będzie uparty, to. Też można stworzyć to, co tutaj jest z pomocą odpowiednich komend. Tak więc, jak już mówiłem, to jest praca dla ludzi ambitnych. No, możecie też czata GPT podpisać, podpytać znaczy się. Może on też zna ku temu rozwiązanie. Ja skryptu tego nie pisałem, właśnie poprosiłem czata GPT i tam po kilku tutaj próbach wygenerował mi praktycznie cały skrypt. Nie musiałem się tutaj z tym bawić. Bo powiem, gdybym miał to tworzyć pod Windowsem, jak głównie piszę skrypty jakieś Linuxowe, to mi się chyba zarżną. Tak więc, czat jest bardzo, bardzo pomocny. Można to też odznaczyć tutaj, zrobić echo off i set będzie czyściutko, ale lepiej to zawsze jest ustawić, żeby tutaj było widać, że co tam się dzieje. Ewentualnie, jak, jak będą jakieś błędy to też tutaj to zauważymy. Co do tych plików, które tu wrzucamy do przerobienia, to one muszą mieć format PNG oraz być rozdzielczości 1920x1080. Mogą być też większe. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli użyjemy większych plików. Są to pliki z gry Signal czy, czy tam Cygni. I tutaj one mają rozdzielczość 4K. Jak to się to wchodziło? Informacje o pliku 3820x2160. Pytanie, co on zrobi z takimi plikami? Odpalamy skrypt. On je, on zmienia je rozdzielczość najpierw na 1920, a później tak jak cała i reszta. I co w wyniku dostaliśmy? Dostaliśmy plik, który ma 1920 na 1080. Z tego, co ja pamiętam, jeżeli używaliśmy tutaj w tym skrypcie, gdzie to jest edytuj czegoś takiego. Czyli tylda i to, to on chyba jakoś zmniejszał albo powiększał te obrazki. Już nie pamiętam, to jest do doszukania się w dokumentacji do programu. Tak więc myślę, że był to dosyć ciekawy poradnik. Przede wszystkim, można powiedzieć, życiowy, ponieważ ułatwia robotę i robienie takich różnych miniaturek, czy też ikonek, jak tam je zwał. Tak więc, jeżeli poradnik się spodobał, to łapka w górę i zostawcie w komentarzu informacje. Jakie byście chcieli w przyszłości poradniki na temat tego, czego można użyć, jak, żeby, jak już mówiłem, hasło, żeby zrobić i się nie narobić? Przypominam, że te skrypty będą do pobrania na mojej stronie, czyli hakimodo.pl. Na stronie trzeba będzie poszukać słowa T33, ponieważ to będzie właśnie numer tego poradnika i nie trzeba będzie przepisywać, będzie można go po prostu sobie wkleić i używać. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem hakimo.do.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzje innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam, yy, widzowie Hakiego, i tutaj mam system kuratora. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.